Witamy z Rio de Janeiro. Rozmawiamy o tych wtorkowych wydarzeniach z udziałem Polaków, które są warte szczególnej uwagi. Ja z uwagą będę oglądał mecz Polaków z Niemcami, szczypiorniców polskich. Czy po porażce z Brazylią oni poradzą sobie z naszymi zachodnimi sąsiadami? No miejmy nadzieję. Szkoda chyba trochę, że pierwszy mecz wypadł akurat z gospodarzami igrzysk, bo takie mecze zawsze są trudne. Siatkarze, o których pewnie za chwilę będziemy rozmawiali, mieli troszkę łatwiej, bo grali z dużo słabszym rywalem. Polscy szczypiorniści grali z Brazylią. No i jak się okazało, był to bardzo trudny rywal. No, tego chyba można było się spodziewać. Niestety Polacy przegrali. No i teraz bardzo potrzebują tej wygranej z Niemcami. Ja myślę, że wyjdą na boisko bardzo zdeterminowani. Widziałem gdzieś tutaj przechadzającego się po wiosce olimpijskiej trenera Dujszewa. Bajewa. Być może myślał jakiś taktyczny plan na Niemców. Byłoby bardzo dobrze, żeby Polacy ten mecz wygrali. Trener Antiga też, trener siatkarzy też będzie musiał obmyślać już na pewno mocniejsze taktyczne plany na Iran niż na Egipt, bo Iran to przecież jest przeciwnik z najwyższej półki. No właśnie, dla siatkarzy tak naprawdę te igrzyska się zaczynają. Pewnie sami zawodnicy by się z tym nie zgodzili. Rozegrali w końcu jeden mecz z Egiptem. Natomiast rywal z najwyższej półki trafia się właśnie teraz. No i tak naprawdę teraz będziemy wiedzieli więcej o tym, jak silną, miejmy nadzieję, że jak najbardziej silną drużynę mamy. Chłopaki są mocno naładowani energią. Niektórzy mówią nawet, że interesuje ich tutaj tylko złoto. I cóż, no tylko się cieszyć, że mają takie właśnie podejście. Oglądałem powtórkę w telewizji brazylijskiej tego meczu z Egiptem. Komentator brazylijski kilkukrotnie podkreślał, że Polacy to jest główny kandydat do złota. Polacy przyjechali tutaj jako mistrzowie świata, więc na pewno kandydatem do medalu są. Natomiast no, te ostatnie miesiące dla tej kadry aż tak bardzo dobre nie były. Natomiast no cóż, jeśli są mistrzami świata, no to nic dziwnego, że większość oczekuje tego, żeby Polacy wywalczyli tutaj medal. To jeszcze coś indywidualnego na koniec. Windsurfing i kobieta Gosia Białecka i mężczyzna Piotr Myszka to są faworyci do najwyższych chyba wyróżnień. No po pierwszym dniu rywalizacji w klasie RSX nastroje były chyba takie zupełnie skrajne. Piotr Myszka pływał dobrze, chyba trudno powiedzieć bardzo dobrze, ale dobrze na pewno, równo i cały czas w czołówce jest bodajże czwarty w klasyfikacji generalnej, więc to wygląda nieźle. Natomiast Gosia Białecka pierwszy dzień miała bardzo trudny i droga do medalu bardzo się też wydłużyła. Natomiast no, zostało jeszcze sporo wyścigów i mam nadzieję, że powalczy, że jeszcze nie wszystko stracone. To są chyba najciekawsze wtorkowe wydarzenia. Szans medalowych nie będzie chyba tego dnia. No chciałbym, żeby były, żeby ktoś okazał się, sprawił jakąś wielką sensację. Liczyłem na to, że będziemy wszyscy we wtorek czekali na to, co wydarzy się na pływalni, to, co pokaże Jan Świtkowski. Niestety chyba trochę przekombinował w eliminacjach, zabrakło setnej sekundy do tego, żeby wejść do półfinału i we wtorek w finale go nie obejrzymy. Tak czy owak, kilka naprawdę ciekawych wydarzeń sportowych w Rio. Zapraszamy.